Kochani rodzice, chcielibyśmy Wam serdecznie podziękować za włożony przede wszystkim trud w nasze wychowanie. Za to, co dostaliśmy od Was, przede wszystkim tą wiedzę. Będziemy to na pewno przekazywać dalej w naszej rodzinie. I pielęgnować, aby nasze dzieci i nasze pokolenia wyrosły na takich ludzi, co nam jak się my. Wydaje, jak my. Bardzo dziękujemy za to przyjęcie weselne. Jest to dla nas naprawdę ogromny prezent i cieszymy się, że go otrzymaliśmy od Was. A naszym gościom bardzo dziękujemy za przybycie i życzymy szampańskiej zabawy do białego rana. Dajcie mi kartkę. Się kręci? To nie wiem, od czego zacząć. Może ty zaczniesz. Ty bardziej kochasz. Dobra, to wyciąć. Zorganizowaliście imprezę, zorganizowaliście. A fajnie szło. A Jezus Maria. Nie, tak nie może być. No właśnie, tak nie może być. No. Bo twoi będą obrażeni. Czubie, no. Nie. Moja? Nie odbieraj. Jeszcze raz, nie, bo mi się to podjechało. Nie mów mamo, tato, bo będzie, że do twojej mamy mówisz. A to było dobre tamto i to się zrobiło. Samochodem. Kamil, ostatni raz. Jedzie samochód. Czekaj, bo ja się za dużo śmieję. Czemu się na mnie głupio patrzysz? To bo ty tak powinien zacząć gadać jak nigdy przez 7 lat. No bo ja nie lubię ogólnie rozmawiać dużo. Czekaj, daj nam próbę jeszcze. Daj nam browara tutaj. Mamo, ja nie palę. Mama, tato, ja też. Bo nagrywamy, wiesz? To no dobrze? Oficjalnie. Ja nie umiem zacząć, stary, naprawdę. To wyciąć. Siadaj i gadaj. Ja wiem, ale wiem. Coś spadło. Piszcie tu Bartka. Ten właśnie z kluczami przyjechał. Ten z kluczami. Chwila, jeszcze samochód tylko przejdzie, jak samochód przejdzie, to już powiemy wszystko. Od razu mówimy za jednym razem. Co mówię? Kochani, dziękuję za wszystko. Ty mówisz za wychowanie i tak dalej. Za to, ja mówię za to, co nas nauczyliście. Za to, co nas nauczyli. Junkers, wyjdziesz z samochodu, zamkniesz drzwi. Proszę cię, chwilę, bo chcemy ostatni raz do tej kamery coś powiedzieć. Zrobisz coś z tego. Ja się poleję na tym weselu, żeśmy. Dziękujemy. Dziękujemy. Z tego, co już nakręcił, to sobie pewnie niezłe jaja zrobi na weselu. Na pewno. A my będziemy płakać ze śmiechu.